Przechodzimy do sprawy. Otóż architektura krajobrazu jest pod pewnymi względami podobna do medycyny, do astronomii, do matematyki, to znaczy należy do tych dziedzin, które zanim zostały nazwane i stały się zawodem, były uprawiane niejako instynktownie. Wedle najkrótszej definicji Charlesa Eliota architektura krajobrazu to tworzenie i ochrona piękna. No ale człowiek do tego piękna zawsze dążył. Zawsze wolał patrzeć na rzeczy ładne niż brzydkie, wąchać kwiatki zamiast czego innego, słuchać ptaków. W związku z tym nie jest to nic nowego. Malował jaskinie w środku, nosił ozdoby. Czyli podobnie jak kiedyś, jak go coś zabolało, to zanim się pojawili lekarze, sam sobie jakoś próbował z tym poradzić. Patrzył się w gwiazdy, żeby tam znaleźć jakąś mądrość, zanim pojawiło się coś, co się nazywa astronomią. To dążenie do piękna, nazywane kalotropizmem, jest zatem nam wrodzone. Tak samo i przez porównanie można to przybliżyć jak fototropizm roślin, a więc naturalna skłonność do skłaniania się w stronę światła, czy inne tego typu wrodzone, przyrodzone skłonności. Ale to dążenie do piękna każdy człowiek jakkolwiek ma w sobie, to ma je trochę w innym miejscu i trochę w innej pozycji hierarchii ważności. Bardziej zaawansowane zajmowanie się krajobrazem, tworzeniem piękna w krajobrazie, ochroną piękna w krajobrazie było w pewnym czasie, i do dzisiaj tak jest, udziałem ludzi bardziej wrażliwych, obdarzonych większą wyobraźnią, większą skłonnością do tworzenia. Czasami się nazywa to klasą kreatywną. W czasach bardzo odległych, kiedy jeszcze człowiek wiódł wędrowny tryb życia, a więc 10-20 tysięcy lat temu, ludzie świadomie, mimo że wędrowali, zostawiali w krajobrazie pewne ślady, pewne akcenty, pewne pomniki, które miały na celu pozostawić w pamięci i zaakcentować miejsce o, jak się można domyślić, jednostkach wyróżniających się w tych społecznościach, wodzów, przywódców, kapłanów. Byli chowani razem ze sprzętem w przekonaniu, w wierze, że po śmierci również będzie im to potrzebne, tak samo jak po ich śmierci będzie potrzebna pamięć o nich, stąd ta nazwa pomnik. Z czasem, wraz z ewolucją osiadłego trybu życia, te szczególne znaki, te szczególne miejsca spotkania kultu i sztuki przybierały coraz bardziej monumentalną i złożoną postać. Ale działo się tak nie tylko w odległej historii, którą znamy najlepiej z przykładów Egiptu, tak jak Sfinks, piramida i tak dalej, ale również ten niesłychany, może nawet kiczowaty trochę pomnik w Stanach Zjednoczonych upamiętniający popiersia czterech prezydentów, przecież jest dziełem XX-wiecznym. Mamy tutaj i Lincolna, i Jeffersona, i Washingtona. Między innymi tego Jeffersona, którego wypowiedź potraktowałem jako tytuł dzisiejszego spotkania. Sztuka przyozdabiania ziemi wyobraźni. Ale również widzimy nawet z całkiem niedawnego czasu, bo już z XXI wieku, niesamowity pomnik dwóch legendarnych cesarzy chińskich. Ale więc można powiedzieć, że ta skłonność do ozdabiania ziemi wyobraźnią ma rodowód długi, różną przybierała postać i wcale nie odchodzi w przeszłość. No dobrze, ale jak to się stało, że to stało się zawodem? To znaczy, że mówiąc o architekturze krajobrazu, mamy na myśli zawód uprawiany na całym świecie przez ludzi przygotowywanych do tego w wyższych uczelniach,
gdzie dydaktyka jest łączona nie tylko z projektowaniem, ale również z badaniami nauki. Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba sięgnąć do tła, czyli do Ameryki w roku 1776, kiedy to została podpisana Deklaracja Niepodległości. Dała ona początek nowemu państwu i stwierdzała, że wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi i są obdarzeni nienaruszalnymi prawami do życia, wolności i ubiegania się o szczęście. Na takim fundamencie powstało pierwsze na świecie demokratyczne państwo na ziemi Indian, założone przez emigrantów. A więc można powiedzieć, jak to się czasami w urbanistyce mówi, na surowym korzeniu. W tym miejscu trudno nie wspomnieć o tym wspomnianym, intrygującym splocie okoliczności, o tym, że autorem tej Deklaracji Niepodległości był jeden z pierwszych prezydentów Stanów Zjednoczonych, Thomas Jefferson, który był prawnikiem, ale z zamiłowania był architektem i archeologiem, zaprojektował m.in. wspaniałą siedzibę w Monticello, ale również kampus Wiedźminia. I nie były to projekty tuzinkowe, skoro wpisane zostały na listę światowego dziedzictwa. I on tą swoją skłonność nazywał właśnie ozdabianiem ziemi wyobraźni. Porzucając ten dygresyjny wątek, wyobraźmy sobie atmosferę pionierskiego życia na kontynencie północnoamerykańskim. Ludzie przybywali zewsząd, bawieni nadzieją na zarobek, na wolność, na szczęście, chociaż każdy sobie to szczęście trochę inaczej wyobraża. My oglądamy przybliżony obraz tego świata na westernach, gdzie strzelanina wybuchała najczęściej z powodu forsy. Ale wśród tych poszukiwaczy złota, traperów, handlarzy skór, znalazł się także artysta, George Catlin, który tutaj jest wyobrażony. Malował pejzaże, malował życie Indian, nie mógł się pogodzić z ogradzaniem prerii, dzikich prerii, z zabijaniem bizonów, z rugowaniem tubylców. I wtedy, to znaczy w 1832 roku, rzucił taką myśl, aby stworzyć park narodowy, obejmujący ludzi i zwierzęta w całej dzikości i świeżości ich naturalnego piękna. Według niego miał to być spadek dla kulturalnych obywateli Ameryki i świata w przyszłych wiekach. Ale na realizację tego pięknego pomysłu wówczas, a więc w latach 30. XIX wieku, był za wcześnie. Dopiero w następnym pokoleniu Amerykanie zaczęli się wstydzić tego, co wyprawiali przy tak zwanym podboju dzikiego zachodu. Tym bardziej, że obywatele państwa, które miało ambicje stać się mocarstwem świata, byli z racji swojego nieokrzesania wyśmiewani przez przybywających tu dziennikarzy, turystów, polityków ze Starego Świata. Ale pierwszą nauczkę otrzymali z najbardziej niespodziewanej strony. A mianowicie przy okazji podpisywania umowy między prezydentem Stanów Zjednoczonych a wielkim wodzem, usłyszeli od tegoż wielkiego wodza, dzikusa, następujące zdanie. Jeżeli sprzedamy wam nasz kraj, kochajcie go, jak myśmy go kochali, troszczcie się o niego, jak myśmy się troszczyli, zachowajcie wspomnienie takiego kraju, jakim go otrzymujecie. Kompleks niższości w stosunku do mieszkańców Europy, szczycących się kulturą, zabytkami, pogłębiały również
Szydercze komentarze pojawiające się w prasie ze strony dziennikarzy, zwłaszcza angielskich. Tu jest akurat przypadek takiego pana Bonnycastle, który po zobaczeniu, co się dzieje nad Niagarą, napisał, że patriotyzm, smak, godność osobista nie są głównymi rysami charakteru tej części świata. Zatem elity amerykańskie poczuły się tym oczywiście dotknięte i postanowiły odpowiedzieć tym, co było w ich zasięgu najpiękniejsze, najbardziej wartościowe, czyli krajobrazem nowego świata. Nazwali go ogrodem świata. Urodę tego ogrodu należało ochronić i wyeksponować. Jednak przepisy prawa, które miały to zapewnić, ustanowione przez Kongres i prezydenta Stanów Zjednoczonych, początkowo szły pod prąd oczekiwań większości społeczeństwa, które przyjechało tu się bogacić. Mimo to na ich podstawie w 1872 roku powstał pierwszy park narodowy, czyli enklawa chronionego terenu z powodu piękna. Terenu, na którym z tego właśnie powodu robienie interesów w dowolny sposób było ograniczone. Była to pionierska inicjatywa wymagająca nie tylko wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ale nade wszystko determinacji. Był to ewenement w gospodarce przestrzennej. Nie wskazanie, jak to zainwestować, tylko jak tego nie zainwestować. W pierwszym demokratycznym państwie świata tego elitarnego pomysłu przez 30 lat nienaruszalności tego parku narodowego strzegła Armia Federalna przed rabusiami, kłusownikami. I dopiero minęło pokolenie, te 30 lat, zanim orędownicy naturalnego piękna krajobrazu przekonali do swoich racji traperów, farmerów, deweloperów, przedstawicieli kompanii kolejowych, którzy wyczuli w tym interes, bo można było dzięki temu dowozić tam mieszkańców burzliwie rozwijających się miast, a żądnych pięknego widoku. I tym sposobem pomysł, który początkowo mieścił się w głowach, tylko w głowach elit, stał się chlubą wszystkich Amerykanów. Wtedy właśnie, w 1872 roku, powstał pewien wzorzec postępowania dla tysięcy innych miejsc wyróżniających się unikatowym pięknem i wartościami kultury również. Tu mamy Yellowstone, ogromny teren, 1,5 miliona kilometrów kwadratowych u zbiegu granic trzech stanów. Ale za każdym razem wyznaczenie takiego terenu oraz określenia sposobu, w jakim ten teren będzie udostępniany i chroniony zarazem, było niesłychanie istotne z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względu na bezpieczeństwo ludzi wpuszczonych w dziką przyrodę, tak jak ci dwaj dżentelmeni tutaj nad przepaścią, nad rzeką Hudson, niedaleko Nowego Jorku. Ale również ze względu na bezpieczeństwo przyrody z powodu narastającego ruchu turystycznego. Ale popularność parków narodowych wynikała nie tylko z chęci zobaczenia czegoś naturalnego, czegoś nietkniętego ludzką stopą, ale również z chęci przeżycia czegoś niezwykłego, czegoś, co 100 lat wcześniej Edmund Burke i Immanuel Kant określili mianem sublime, wzniosłość. Wzniosłość, czyli nastrój szczęśliwie przeżytej grozy. Nastrój wytworzony przez coś olbrzymiego, przez gwałtowność przyrody, dziś byśmy powiedzieli adrenalin. W młodym państwie ta potrzeba ochrony i tworzenia piękna w otoczeniu człowieka bardzo szybko objęła także środowisko miejskie
zwłaszcza przestrzenie publicznej. Można powiedzieć, że była to swoista forma realizacji zapisów Deklaracji Niepodległości o prawie do ubiegania się o szczęście. Co ważniejsze, była to już nie tylko inicjatywa elit, ale rodzących się ruchów społecznych, movements, na rzecz piękna w otoczeniu człowieka. Ruchów, które tym bardziej narastały w siłę, że okazało się, że to piękno w otoczeniu człowieka jest opłacalne. Znakomitym tego przykładem był projekt i realizacja, w ogóle inicjatywa Central Parku w Nowym Jorku. Jak tutaj Państwo widzicie na lewym obrazku, ten prostokąt określony białą ramką, to było około 360 hektarów wyciętych w tak zwanym ruszcie do robienia pieniędzy. Wyciętych i zmarnowanych na jakiś głupi park. Ale bardzo się okazało szybko, że był to znakomity interes. Że ten kawałek niezabudowanego terenu w niesłychanie gęsto, bodaj najgęściej wówczas na świecie zabudowanym terenie, dawał taką rentę gruntową z tego kołnierza otaczającego, że to się wielokrotnie opłacało. Mało tego, bardzo szybko ten obszar Central Parku był nazywany, jak to zrobił stosunkowo niedawno Kurt Vonnegut, drapaczochmurskim parkiem narodowym. Świetnym impulsem do przekształcania miejsc odpychających w miejsca pociągające okazała się w roku 1893 tak zwana wystawa kolumbijska, czyli światowa wystawa, o którą ubiegało się Chicago. Chicago do tego czasu było znane głównie jako miasto, gdzie handlowano bydłem, gdzie były rzeźnie, a więc niezbyt reprezentacyjne otoczenie ewentualnego mieszkania w tym miejscu. W dodatku Chicago konkurowało o ten zaszczyt urządzenia wystawy światowej z Nowym Jorkiem i wydawało się, że tu stoją od początku na przegranej pozycji. Tymczasem nie. Chicago wygrało. I stało się to jednym z najbardziej takich spektakularnych dowodów na skuteczność tych ruchów, a szczególnie ruchu City Beautiful Movement. Ale do podziwu nad tworami natury, nad obszarami nietkniętymi stopą ludzką, bardzo szybko Amerykanie dodali jeszcze inny zasób, a mianowicie dzieła wybitne, wyróżniające się, dzieła ręki ludzkiej. Impulsem najpierw do tego były odkrycia architektury i sztuki prekolumbijskiej. W miarę posuwania się na zachód, oni wkraczali na tereny, gdzie znajdowali puebla indiańskie, ale nie tylko. Byli na tyle mądrzy i wrażliwi, że potrafili do systemu parków narodowych wpisać na przykład szlaki pionierskie, to co tutaj Państwo macie na tym obrazku. Bo to był jakiś niesłychany dowód ich przeszłości, ich kultury, ich historii. Ale również to, co jest z kolei w lewym dolnym rogu, czyli miejsce, gdzie zakończył się pierwszy przelot samolotem braci Wright. Albo wspaniała konstrukcja, całkiem nowa, Golden Gate San Francisco. A więc nastąpiło w ramach jednego systemu ochrony i tworzenia piękna zespolenie wartości natury i przyrody, czyli to, co bezskutecznie próbujemy w Polsce wprowadzić pod nazwą tak zwanej ochrony zintegrowanej. W ramach przygotowań do utworzenia kolejnego parku potrzebne było grono fachowców. Grono fachowców, w którym reprezentowane były umiejętności artysty, planisty, przyrodnika, inżyniera, architekta, historyka sztuki, konserwatora. Ludzi, którzy by choć część tych umiejętności skupiali w jednej głowie, było bardzo niedużo. Zatem było grono. Ale niewątpliwie najbardziej znanym był wspomniany tutaj Frederick Law Olmsted, uważany za ojca architektury krajobrazu w ogóle, który był po części, po trosze obdarzony umiejętnościami w każdej z tych wymienionych dziedzin. I
cokolwiek byśmy wzięli jako przykład pierwszych poczynań architektów krajobrazów amerykańskich, to zawsze tamto nazwisko Olmsteda będzie. Jego nazwisko również występuje w pewnym bardzo wyraźnym, doniosłym i brzemiennym skutkach akcie, jakim było powołanie w roku 1899 ASLI, czyli American Society of Landscape Architects. 11 dżentelmenów się zebrało w domu, który tutaj tą czerwoną kropką jest zaznaczony, na rogu Broadwayu 94 ulicy. Założyli stowarzyszenie, a więc to była już reprezentacja pewnego znacznie bardziej licznego środowiska, które zaczęło dbać o własne interesy, o pewną strukturę organizacyjną, ochronę prawną itd. Zwłaszcza godne podkreślenia jest to, że architektura krajobraza, a właściwie cele architektury krajobrazu, czyli tworzenie i ochrona piękna, znalazło w Stanach Zjednoczonych parasol ochronny w postaci prawa. Bardzo słynny jest taki precedensowy wyrok z 1954 roku w sprawie Berman kontra Parker, gdzie chodziło o to, że właściciel prywatnej działki nie mógł się pogodzić z tym, że gmina mu nie pozwala czy ogranicza w jakimś stopniu dowolność zabudowy na jego własnym końcu terenu. A więc to, co wciąż się w Polsce w tej chwili dzieje, że wciąż w przekonaniu powszechnym jest wyższość prawa własności nad prawem o zagospodarowaniu przestrzeni. Ale wówczas właśnie Sąd Najwyższy, bo to oczywiście tam poszło przez różne odwołania do samej góry, wydał wyrok, który tutaj Państwo macie, że koncepcja dobra publicznego, co jest obowiązkiem gminy, obejmuje również piękno, zdrowie i tak dalej. Czystość, zrównoważenie, dobre stworzenie. Ale że piękno jest obowiązkiem gminy. Tu się przypomina coś, o czym się mało pamięta, że polis, greckie polis miało w swoim programie pan paideę, czyli kształcenie obywateli pod względem podnoszenia ich kultury również i wrażliwości na piękno. Ten nowy zawód stosunkowo szybko wyszedł niejako poza Stany Zjednoczone i zaczął być w orbicie zainteresowań krajów europejskich. Najpierw w Anglii, gdzie oczywiście zderzył się z bardzo dawną, 200 lat co najmniej liczącą tradycją angielskiej szkoły krajobrazu, choć zawodu tego nie było sformalizowanego, ale również w Skandynawii, Niemczech i w Polsce. 1929, niektórzy mówią, że w 30 roku powstał pierwszy zakład parkoznawstwa i architektury krajobrazu przy SGGW w Warszawie. Twórcą był profesor Franciszek Krzywda-Polkowski. Tu są wyjątki z jego projektów, ale żeby nam to troszeczkę przybliżyć, to jego asystentką była pani doktor Alina Szolcówna, która wygrała razem z Romualdem Gutem konkurs na otoczenie kopca Piłsudskiego w Krakowie. No i tutaj macie Państwo to zorganizowane, pokażę. Ten rozwój struktur międzynarodowych, który niejako zaczepił o Polskę, zaczął się w 1948 roku w Cambridge. Była IFLA, potem była EFLA. W 2008 roku Polska znalazła się jako członek EFLI. Potem Politechnika Krakowska wespół ze Stowarzyszeniem Zieleń Polska otrzymała akredytację EFLI. No i wreszcie w 2016 roku, gdzie się Ula podziała? Jak Państwo czytacie, pani Urszula Forczek-Brataniec została sekretarzem generalnym IFLI. Wspaniałe osiągnięcie. Ale mówiąc o architekturze krajobrazu, mówimy o ochronie i tworzeniu piękna. A więc nie tylko chronimy to, co już jest piękne, ale również staramy się dodać do tego depozytu coś od siebie. A więc warto by o tym tworzeniu piękna coś powiedzieć, zwłaszcza kiedy to tworzenie piękna dotyczy przekształcenia miejsc brzydkich
w piękne, bo to jest dopiero sztuka. I zbliżając się powoli do zakończenia, jeden z przykładów tego typu właśnie wyczynu twórczości w zakresie tworzenia piękna na terenie bodajże najbardziej zdewastowanym w naszym rejonie środkowo-wschodniej Europy, czyli Lausitz, czyli po naszemu Łużyce, tuż za granicami zachodnimi Polski. Obszar, który mniej więcej od 20 lat XX wieku był terenem mniej lub bardziej bezpardonowej eksploatacji węgla brunatnego. W wyniku czego doszło do tak zwanej katastrofy ekologicznej, do tego, że ogromny teren był, tak jak na tym zdjęciu, swoistym pojezierzem, czyli wypełnione wybierzyska po dawnym węglu brunatnym, czasami po żywirowiskach, cieczą, która czasami urzekała kolorami, ale nie daj Boże tam włożyć nogę, bo prawdopodobnie by się wyjęło tylko piszcze. Była to woda bardzo mocno skażona. Teren, który w 1995 roku znalazł się w orbicie zainteresowania znanej być może z innych źródeł państwu IBY, czyli Internationale Bauausstellung, i przy pomocy ogromnego funduszu nie tylko rządu federalnego, ale i funduszów europejskich, powstał pomysł rekultywacji tego obszaru. Co prawda od 20 lat w Niemczech istniał przepis prawny o obowiązku sprawcy, tak to się nazywało, mianowicie jak coś nagrzeszyłeś w krajobrazie, to jak już skończyłeś grzeszyć, to posprzątaj po sobie. No ale to były pieniądze zupełnie niewyobrażalne. I wtedy zrodziła się niesłychana myśl, idea new sublime, nowej wzniosłości. Ponieważ okazało się, że ten krajobraz nie tylko wspaniale wygląda z góry, tak jak tutaj na tym zdjęciu lotniczym, ale również te nieprawdopodobnie wielkie hałdy, gigantyczne rupiecie poprzemysłowe, tak jak ta kopara tutaj, pozbawione swojej toksyczności, przestały przerażać skutkami swojej działalności, a zaczęły zadziwiać, a może nawet imponować skalą tego. Porównywalną do krajobrazu Marsa, porównywalną do jakichś nieziemskich okolic, które budząc zaciekawienie również imponowały. A więc ten tytuł New Sublime nie był tutaj bez zasady. W dodatku swoją malowniczością przypadkową, niechcianą, ale rzeczywistą, inspirowały do różnego rodzaju imprez artystycznych, plenerów, tak jak na przykład w przypadku tego gigantycznego transportera. Popatrzcie Państwo tutaj, te maleńkie sylwetki na górze to są ludzie. To jest 1,5 razy większe niż wieża Eiffla. Ale również do zupełnie niecodziennego eksploatowania tego terenu jako terenu wycieczek na Marsa w cudzysłowie, karawan wśród tych hałd tak zwanej skały płonnej, czyli coś, co razem z pewnymi odkrytymi przy okazji tych wykopów zabytkami archeologicznymi potraktowano jako próbę, może trochę przewrotną, zrobienia czegoś atrakcyjnego, czegoś, co dotąd budziło grozę. To były lata 90. Dzisiaj to już nie jest taki ewenement. Dzisiaj na pewno Państwo spotkali się z taką modą, która się nazywa urbex albo urbanex, czyli spędzania wolnego czasu w najbardziej ohydnych miejscach. Wtedy to było coś nowego. No i to się toczy własnym życiem. Być może ta funkcja turystyczna okaże się jakimś kołem zamachowym do aktywizacji ekonomicznej tego terenu. I na koniec coś w rodzaju klamry. Klamry spinającej sztukę ozdabiania ziemi wyobraźnią z najnowszą ideą przyświecającą architektom krajobrazu w Chinach, która się nazywa Tourenscape. Nie ma to nic wspólnego z turystyką. Jest to zbitka dwóch słów. Tu to jest ziemia, a Ren to jest człowiek
wyposażony obecnie w najnowszą technologię, ale nie technokrata. Człowiek, który tą ziemię chce dzięki swoim coraz to większym możliwościom uczynić bardziej naturalną i bardziej piękną. A więc coś, co można nawiązać do niegdysiejszego zdania Jefferson. Tu widoczny na zdjęciu profesor Kondzianiu z Uniwersytetu Pekińskiego jest jak gdyby guru tego całego ruchu i rzeczywiście ma za sobą znakomite osiągnięcia. Może najbardziej znanym jest to, co zrobił na okazję Światowej Wystawy w Szanghaju parę lat temu, gdzie znowu możliwie najbrzydsze miejsce, jakie sobie można wyobrazić, czyli tereny dawnej stoczni i doków, przekształcił nie tylko w bardzo atrakcyjny park stanowiący kontrapunkt do tego nasycenia, jakim była wystawa w sensie zbioru pawilonów, ale również dzięki umiejętnemu wprowadzeniu roślinności odzyskiwanie poprzez filtracyjne działalności roślinności czystej wody. Na temat najnowszych różnych projektów i różnych już można powiedzieć tendencji czy stylu w architekturze krajobrazu trudno mówić w ciągu godziny. Znajdziecie to Państwo w niezwykłej ilości różnego rodzaju materiałów dostępnych w internecie. Natomiast to, czym chciałbym zakończyć, to przekonanie, które chciałbym Wam zaszczepić również, że mimo bardzo dawnych korzeni tej sztuki, ona ma przed sobą przyszłość, ponieważ dotykamy sztuki. I choćby nie wiem, jak zaawansowana technika, która pozwala nam w tej chwili bardzo szybko rejestrować zjawiska krajobrazowe, systematyzować, wartościować, nigdy nie odpowie nam na to, co jest tajemnicą sztuki, na szczęście wciąż jeszcze, a mianowicie, że to się rodzi w głowie człowieka. No i życzę Wam, żeby w Waszych głowach się to też rodziło. Dziękuję bardzo.